20 lipca, Marta Padiuczenko, witam i zapraszam na piątkowe wydanie magazynu miejskiego. A w dzisiejszym serwisie? Spółdzielnie czy wspólnoty? Graffiti, sztuka czy wandalizm? Wszystko zagrało. Platforma Obywatelska szykuje zmiany w spółdzielczości. Możliwe jest, że spółdzielnie przestaną istnieć. Zmiany, choć jeszcze nie do końca znane, zdążyły narobić szumu i zamieszania wokół siebie. Nowe regulacje mają zakładać m.in. zwiększenie praw spółdzielców i ich kontroli nad spółdzielnią, umocnienie pozycji walnego zgromadzenia członków spółdzielni oraz personalną odpowiedzialność zarządu za działania na szkodę spółdzielni lub jej członków. Rozwiązania zaproponowane przez Platformę Obywatelską są drogą do obligatoryjnego przekształcenia spółdzielni we wspólnoty mieszkaniowe. Projekt ustawy zakłada, że z chwilą powstania pierwszej własności odrębnej w nieruchomości już powstaje wspólnota mieszkaniowa. W naszej spółdzielni mamy 94 budynki mieszkalne, ale mamy 88 nieruchomości, dlatego że mamy nieruchomości jednobudynkowe, a mamy jedną nieruchomość czterobudynkową i mamy trzy nieruchomości dwubudynkowe. W tych budynkach mamy tylko jeden budynek, których nie ma jeszcze własności odrębnej. Jest to budynek zrealizowany z kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego i tam nie ma możliwości ustanawiania właśnie tej odrębnej własności. W pozostałych budynkach mamy już w zależności od 3, 5 nawet do 50%, powyżej 50% własności odrębnej. A w związku z tym, gdyby weszła w życie ta ustawa, to już mamy 87 wspólnot mieszkaniowych. Według projektu ustawy każda ze wspólnot ma prawo wybrać zarząd i zarządcę. Może nim być spółdzielnia, bądź mogą sami zarządzać wspólnotą. Są również inne niuanse spędzające sen z powiek z zarządcą spółdzielni. Projekt ustawy nie przewiduje utrzymania mienia spółdzielni, a w związku z tym spółdzielnia, nawet jeżeli będzie istniała, nie będzie miała środków na utrzymanie tych obiektów, a co za tym idzie, prawdopodobnie spółdzielnie będą zmuszone do zbywania tych atrakcyjnych i terenów, i niekiedy atrakcyjnych obiektów. W związku z tym spółdzielczość rozpada się. Obawy zarządców spółdzielni Jana Zamoyskiego podzielają również zarządcy spółdzielni imienia Waleriana Łukasińskiego. W naszych zasobach jest 52 nieruchomości mieszkaniowe i w takiej sytuacji, kiedy parlament przyjąłby tą ustawę, powstałyby 52 wspólnoty mieszkaniowe. No i oczywiście inne zasady funkcjonowania i rozliczania. Spółdzielnia mieszkaniowa jest to organizm gospodarczy zrzeszający osoby fizyczne i to te osoby powinny decydować o charakterze swojej działalności i o sposobach rozliczania, a nie na zasadzie ręcznego sterowania zewnętrznego, chyba że chodzi o to, żeby uruchomić duży rynek kapitałowy, bo wiadomo, że przecież spółdzielczość posiada też duże zasoby mienia spółdzielczego w postaci pawilonów czy obiektów administracyjno-użytkowych. To wtedy trzeba to też jasno powiedzieć. Mam nadzieję, że ta ustawa w tej chwili, która trafiła do Komisji Infrastruktury, będzie podlegać procedurom uzgadniania pewnych zapisów. Do Sejmu trafiają też projekty ustaw PSL, SLD i PiS. Każdy zupełnie inny. Stowarzyszenie Art Avanti zorganizowało konferencję na temat graffiti. Odlotowa ulica to temat przewodni konferencji i panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Art Avanti. Konferencja ma na celu przybliżyć społeczeństwu sztukę graffiti, pokazać jej aspekty pozytywne, zniwelować negatywne, bo takich w sztuce graffiti nie ma. Jest oczywiście negatywizm w wandalizmie, a o tym też troszeczkę będziemy mówić. Chcemy rozgraniczyć jakby te dwa aspekty. Z pozytywnych aspektów można wyróżnić upiększenie starych, zaniedbanych budynków, zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży. Z drugiej strony wulgaryzmy wypisywane na nowych elewacjach bloków nie należą do sztuki. Zatem sztuka czy wandalizm? Tak naprawdę to i jedno, i drugie. W jednym momencie może być dzieło naprawdę wartościowe, ale
będzie psuło na przykład zamysł architekta, który inaczej swój budynek projektował, prawda? Może się podobać wielu ludziom, a gwałcić czyjąś własność, prawda? A wiele zależy też od tego, co tak naprawdę my rozumiemy pod pojęciem graffiti, bo każdemu z nas wydaje się, że wszystko wiemy. Chyba nie do końca jest to tak. Bo te rozstrzygnięcia terminologiczne mają tutaj duże znaczenie. Tak jak na przykład weźmiemy pod uwagę takie programy, które na Zachodzie są realizowane, Stop Graffiti, Zero Tolerancji dla Graffiti. One bardzo dokładnie mówią, czym jest graffiti. I tutaj bliżej do wandalizmu. Natomiast sztuka ulicy jest taką alternatywą dla graffiti, którą oni próbują rozwijać, wspierać, żeby młodzi ludzie malowali nawet na ulicy, tylko w odpowiedni sposób, żeby wychodzili poza swoje imię, przekazując coś społeczeństwu, dając coś społeczeństwu, dbając o to wspólne dobro, którym jest ta przestrzeń, w której na co dzień musimy żyć. W trakcie konferencji zaprezentowano sondę uliczną na temat graffiti, wymieniono poglądy, zaprezentowano graficiarski dorobek artystów, m.in. grupy Stworki. W Zamościu odbył się interdyscyplinarny festiwal Wszystko Gra. Festiwal Wszystko Gra w Zamościu wystartował z samego rana warsztatami z jogi, fotografii i żonglerki. Zainteresowaniem cieszył się również piknik przy Zamojskim Domu Kultury, gdzie poza jazdą na monocyklu i chodzeniu na szczudłach można było usłyszeć Stworki Sound System. Festiwalowi towarzyszył szereg koncertów. Zamojski raper z zamojskiego podziemia rapowego w kazamacie pod bastionem numer 7 o godzinie 18, dwugodzinny koncert. Później w tym samym miejscu zaczynamy koncertem heavy metalowym. Zagra zespół Soulblade z Warszawy i z Biłgoraja nasi przyjaciele z Shame Yourself. I dzisiejszą gwiazdą festiwalu będzie Babu Król. To jest nowy projekt Budynia i Bajzla z Pogodna. Stamtąd ludzie mogą ich lepiej kojarzyć. Na podwórzach Starówki prezentowano filmy. Projekcje tak zwanych takeaway shows, to jest zestaw filmów Vincenta Moona. Te filmy pokazują znane lub mniej znane zespoły na świecie od takiej innej strony. To nie są to takie stricte ich koncerty, nie są to jakieś nagrania studyjne i tak dalej, tylko na przykład pokazują, co robi zespół sobie po koncercie, jak sobie jamują, jak się bawią muzyką i tak dalej. Wszystko Gra w Zamościu zorganizowano po raz drugi. Skąd pomysł na tego typu imprezę? My jesteśmy po prostu grupą ludzi, którzy lubią tego typu jazdy, lubią koncerty, lubią eventy, warsztaty i tak dalej. I myśmy, jak większość ludzi po maturze, gdzieś tam rozjechali się po świecie, no i widzieliśmy, jak to wszystko wygląda w innych miastach. Chodziliśmy na koncerty, na różne inne wydarzenia kulturalne i brakowało nam czegoś takiego tutaj, w Zamościu. No i stwierdziliśmy, że trzeba działać, a nie marzyć. Założyliśmy stowarzyszenie. W zeszłym roku jeszcze zorganizowaliśmy ten festiwal trochę bardziej partyzancko, jako grupa nieformalna. Trochę byliśmy mniej doświadczeni, trochę bardziej to wszystko kulało. W tym roku jest dużo lepiej i bardziej bogato organizacyjnie i programowo. No tak, w zeszłym roku zrobiliśmy pierwszy taki festiwal. Mam nadzieję, że za rok zrobimy kolejny, za dwa lata kolejny, aż w końcu za pięć lat zagrało nas, nie wiem, Red Hot Chili Peppers na przykład. Festiwalowi dopisała Pogoda, a co za tym idzie i uczestnicy. W dzisiejszym magazynie miejskim to już wszystkie informacje. Życzę Państwu udanego weekendu.